Panie marszałku, panie ministrze, bo zapisałem sobie tutaj, ale już pan minister wspomniał, bo do tych drobnych spraw dobrą osobą do rozstrzygania, czy może próby rozstrzygania pewnych sporów jest powiatowy rzecznik konsumenta. To jest, do takich drobnych spraw warto z tej instytucji korzystać. Ona nie jest jeszcze w Polsce w pełni wykorzystana, ale warto o tym pamiętać. Panie ministrze, nie było tego, jeśli chodzi o interpretację, a oprócz ustawy jest ważny duch, to jeśli mogę, to jeszcze tak. Jeżeli płatność, inaczej, zawieram kontrakt internetowo i tam mam opcję przelewem przy odbiorze od kuriera gotówką i zawsze było tak, że jak się brało opcje płatne przy odbiorze kurierowi, to firma sprzedająca brała nieco wyższe opłaty. Czy zgodnie z interpretacją tego, co wprowadzimy, ja zamawiając teraz przez internet i mówię, zapłacę gotówką, bo taka opcja była przy sprzedaży, czy firma będzie mogła mi zwiększyć tę wartość do zapłacenia? Po prostu firma wola, żeby zapłacić jej przelewem, kartą, niż dla kuriera. To jest jedno pytanie. Jeżeli nie będzie możliwe odpowiedzi teraz, no to bo to są rzeczy, które Jasne. Się pojawiają tych na komisji, plus od szczególnie konsumentów, przedsiębiorców, co już mieliśmy jakieś tam pytania. I teraz kwestia tego autobusu. Ja znam odpowiedź, ale warto odpowiedzieć, panie ministrze. Czyli jest autobus i... Kaziu, ja bardzo, panie senatorze, bym cię prosił, ja wiem, że Kaszubi to są najmądrzejsi ludzie na świecie, ale bardzo bym cię prosił, dobrze? No ja wiem co powiedziałeś. Wprawdzie po kaszubsku, ale zrozumiałem. Panie ministrze, było takie pytanie i prosimy o interpretację. Jest autobus, jest automat do sprzedaży biletów i jest tylko możliwość zapłaty kartą. I było pytanie, czy kierowca to jest obsługa? Bo kiedyś u kierowcy kupowało się bilet. Czy nie? Bym prosił o pana interpretację, żeby to, co pan powie, minister, było pewnym elementem interpretacji tego przypadku. Panie marszałku, Wysoki Senacie, jeżeli chodzi o sytuację pojęcia personelu, ja to też wyraźnie jakby mówiłem, jest pewne odwzorowanie też takiej instytucji z kodeksu cywilnego osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa. Przyjmujemy, czy intencją też wnioskodawcy jest to, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która dokonuje takiej obsługi kasowej, no to wtedy musi być możliwość także zapłaty gotówkowej. Natomiast jeżeli jest tak, że ten kierowca wykonuje tylko usługę przewozu, w ogóle nie dokonuje żadnych rozliczeń, no bo mamy automaty, no to jest sytuacja tego rodzaju, że przedsiębiorca jako taki, czyli ten przewoźnik, zapewnia możliwość akceptacji gotówki, bo na przykład te bilety można zakupić w kiosku, można te bilety kupić w automatach. Natomiast ja powiem tak, my oczekujemy też, to jest ta kwestia ewaluacji, o której mówiliśmy, że naturalnym mechanizmem, i to jest nawet postulowany czy pożądany stan rzeczy, powinno być to, że jeżeli są takie automaty, mówię o pewnej projekcji na przyszłość, to dobrze byłoby, najlepiej byłoby, żeby automaty zapewniały zarówno obsługę kartą, jak i gotówką. No, ja myślę, że jeżeli te przepisy wejdą w życie, no to a propos tych mechanizmów rynkowych, o których rozmawiamy, no to, że naturalna będzie taka tendencja, tak? Skoro będzie wiadomo, że nie można odmówić przyjęcia płatności, tak, gotówką, no to wszędzie ta gotówka powinna się utrwalać też i przyjmować. Więc ja tutaj nie widzę oczywiście żadnego antagonizmu w rozwiązaniach, które związane są z obrotem bezgotówkowym, bo te też promujemy i także Bank Centralny i Pan Prezydent wspiera, ale mówimy o swobodzie wyboru konsumenta i mówimy o przeciwdziałaniu także wykluczeniu, żeby nie było takiej sytuacji, że konsument się spotyka na przykład z taką sytuacją, że nie może dojechać do swojej miejscowości albo wrócić z niej po zakupach w wielkim mieście, tak? Bo przy płatności na przykład okazuje się, że tylko kartą, tak? No to taka osoba jest wtedy wykluczona. Zresztą na ten aspekt zwraca uwagę także w swojej pisemnej opinii Europejski Bank Centralny, że to wykluczenie w sektorze transportu publicznego no jest szczególnie dolegliwe i jest to problem zauważalny z perspektywy dzisiaj całej Europy, żeby nie tworzyć takich sytuacji, że przez wykluczenie cyfrowe tak prowadzimy do wykluczenia tych osób z możliwości korzystania z usług. Więc absolutnie poza zakresem tej ustawy jest to, co jest wprost tutaj ujęte jako wyjątek, czyli to, że my mówimy, że w przypadku tych automatów, które
no, są bezobsługowe, no to możemy zachować status quo. Natomiast no, w tych innych sytuacjach tak, jest ta tendencja, że chcemy, żeby ten obrót gotówkowy tutaj gwarantować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie marszałku, jeśli można, panie ministrze, z tym kurierem jeszcze. Trzeba pan tak. Z kurierem. Tak jak powiedziałem już odpowiadając na wcześniejsze pytanie, ten pierwszy wyjątek dotyczy kwestii związanej z działalnością w sieci internet. Czyli jeżeli mamy działalność w sieci internet, no to nie mamy tutaj do czynienia z tym obowiązkiem uzależniania zawarcia umowy, czy braku uzależnienia zawarcia umowy od zapłaty w formie gotówkowej. Czyli inaczej mówiąc, no tutaj jakby ten problem w ogóle nie występuje, bo ustawa tego by nie dotyczyła. Dziękuję.